Jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Jedna panienka za wami poleci. Dzisiaj mamy taki przedłużony weekend w sensie patriotycznym. Spotykamy się takim wieczorku filmowo-koncertowym i myślę, że to jest fajny moment, żeby uczcić naszą niepodległość. 11 listopada w Terespolu świętowano hucznie. Mało tego, te święta u was rozłożyły się na kilka dni. Tak. Przygotowaliśmy cały program kulturalno-sportowy. Odbyły się turnieje piłkarskie i tenisowe, a dzisiaj wieńczymy na sam koniec takim koncertem i jeszcze mało tego, nasza grupa filmowa przygotowała film o pomniku Traktu Brzeskiego, tak. Posłuchaj, kto będzie gwiazdą tego koncertu? No dzisiaj gwiazdą koncertu będzie, gwiazd jest kilka, to będzie Janusz Pronewicz, którego wszyscy znamy, ale będzie też klub seniora z Terespola Srebrny Włos, który nazywa się ogólnie, zespół nazywa się Echo Polesia. I to będzie taki clue tego dzisiaj, ale mało tego jeszcze Krzysztof Bedalski zaprezentuje swoje wiersze. Jest to takie nasze objawienie poetyckie naszego miasta, więc myślę, że to będzie dobre. No właśnie, prezes Badalski dzisiaj również jako współorganizator. Też, tak. Znaczy, no wiele imprez robimy wspólnie. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol działa prężnie. Z tego się bardzo cieszymy, bo to jest takie nasze wsparcie. Chciałbym Państwa przywitać na dzisiejszym takim wieczorku związanym z Świętem Niepodległości. Dziękuję, że jesteście, tak licznie. Mieliśmy obawy, czy będzie nas więcej, czy mniej. Aczkolwiek jestem miło zaskoczony. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni za żarci, i poszli zabijać i mścić, i poszli jak zwykle uparci, jak zawsze zakoną się bić. Czerwone flagi na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. O tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Rozwijała się polska gospodarka. To właśnie ich trud
pamiętnie ustawiony w Terespolu obelisk. Pomnik budowniczych drogi. Nakładem narodowym drogi brzeskiej staj 178 z głazu ubito. Głosi napis na jednej ze ścian pomnika. 178 mil polskich, czyli 198 kilometrów, mierzył trakt brzeski. Droga, której budowę rozpoczęto w stolicy Królestwa Polskiego, w Warszawie, a skończono na rogatkach miasta Terespol. To tu wtedy kończyła się kongresówka, a zaczynało Imperium Carskiej Rosji. Czułeś ten film wcześniej, bo wyszła naprawdę perełka. Czułem już podczas pisania scenariusza i podczas samego pomysłu, który już półtora roku temu w sumie został dany nam przez Urząd Miasta na taką realizację i jeszcze czułem się o tyle pewniej, że wcześniej zrealizowaliśmy inny dokument, Terespol bez tajemnic, który wyszedł bardzo dobrze i bardzo się podobał publiczności zarówno w internecie, jak i na żywo podczas premiery. Dodajmy, że działasz nie sam, ale jesteś w ekipie. Terespolskie studio filmowe. Tak, jestem w Terespolskim studio filmowym i razem z całą ekipą robiliśmy ten film. Z moim tatą Wojtkiem Prokopiukiem, który mi pomagał i przy scenariuszu, i przy realizacji, i w ogóle przy wszystkich dniach zdjęciowych, z innymi członkami naszego zespołu, jak Tomasz Wasił, Rafał Czerko, którzy również wystąpili i pomagali bardzo dobrze, oraz z nowym Szymonem Dudkiem, nowym członkiem z Białej Podlaskiej, który w filmie o pomniku budowniczych drogi właśnie prowadził i był narratorem. Co było najtrudniejsze? Gdzie spotkaliście się z problemami? Na pewno pogoda. Na przykład mieliśmy zdjęcia w Warszawie, mieliśmy zaplanowany cały dzień i pogoda przeszkodziła nam bardzo wtedy, bo zaczęło padać, straciliśmy parę godzin. Na szczęście udało się wyrobić ze wszystkim przy odpowiedniej prędkości i szybkości i działaniu i zgraniu, ale mogło to nam bardzo utrudnić, ponieważ była to już końcówka produkcji i ciężko byłoby znaleźć kolejny cały dzień, żeby pojechać do Warszawy całą ekipą i nagrywać. To, że Wojtek, tato, również jest mundurowym, takim przyszywanym trochę, ale jest na pewno pasjonatem wojskowości. To na pewno pomogło, ponieważ w filmie użyliście bardzo dużo rekwizytów i atrybutów z dawnych lat. Tak, w kwestii historycznej właśnie bardzo się przydaje ta wiedza, jaką on posiada i tak samo panów z Prochowni Terespolskiej. W ogóle Prochownia bardzo pomogła, udostępniając miejsca, udostępniając plener i udostępniając rekwizyty, które wykorzystaliśmy bardzo chętnie, bo sam film opiera się mocno na historii. Wiadomo, sam pomnik budowniczych drogi ma już 200 lat i pokazaliśmy też, jak na przestrzeni tych 200 lat historia Polski się zmieniała i jak pomnik budowniczych drogi to jakby dostrzegał. I był niemym obserwatorem. Był niemym obserwatorem, dokładnie. Świetnie. Minionych wydarzeń. Jak myślisz, czy przez ten film wy sami, członkowie ekipy, aktorzy, ale również i my, oglądający ten film, może pora docenić to, jakie wielkie skarby kryje Prochownia, jak wielkie skarby kryje Terespol, jakie niesamowite opowieści, historie widziały właśnie te rzeczy, które pozostały z dawnych lat. Pomnik jest tego przykładem. Tak, oczywiście. Mam nadzieję, że ten film też pomoże to dostrzec dla ludzi, bo będzie też umieszczony na internecie, będzie ogólnodostępny, co jest bardzo dobrze i bardzo się z tego cieszę. Sama Prochownia w Terespolu uważam jest bardzo ciekawym miejscem i zawiera bardzo dużo elementów, których ludzie nie wiedzą. Tam jest masa tych rekwizytów, rzeczy i to trzeba pokazywać, bo to jest jedno z niewielu takich miejsc w okolicy, naprawdę. Tutaj tam dzieje się dużo i większość mieszkańców nawet Terespola o tym nie wie. Pomysły na kolejne filmy? Ten film zajął dużo czasu i naprawdę dużo energii. Potrzebowaliśmy, żeby go skończyć. Praktycznie półtora roku ciągłej pracy, mimo że tak tego nie widać, ale łącza i zimą, i jesienią, i wiosną. To wszystko było dużo czasochłonne i jak na razie nie mamy żadnych planów na następny film. Tak, musimy odpocząć. Pewnie zrobimy coś fabularnego znowu, planujemy, z większym rozmachem niż ostatnio, ale to też kwestia ludzi, którzy się porozjeżdżali, ale mamy nadzieję, że się zjeżdżą, jeżeli będziemy mogli nagrywać. Bardzo Ci dziękuję, świetna robota, Radio Mikro jest w szoku. Dumni jesteśmy, że Was znamy w ogóle, że mamy już kontakty, też przecież parę razy współpracowaliśmy, od nas się znamy. I tak jak Ci mogę powiedzieć ze swojej strony,
robiąc filmy w radio, w opery i publikując oczywiście relacje od Was, widzę ogromny progres. I Wojtek, i cała ekipa, były przecież trudniejsze chwile, prawda? Pamiętasz, że były te trudniejsze momenty, udało się przetrwać i zgrać. Tak, było dużo trudnych momentów, były też niepowodzenia, znaczy nie tyle co niepowodzenia, ale filmy nie były na takim poziomie, na jakim chcielibyśmy, aby były, ale nie dało się ich dopracować ze względu na... Tak, to prawda. To też widać, jeżeli się obejrzy wszystkie nasze filmy od początku, że z filmu na film pod względem technicznym, dźwiękowym i każdym, w ogóle każdym możliwym, są to filmy lepsze, dużo lepsze. To przed nim Wojsko Polskie maszerowało na front w te wrześniowe dni. To tędy ciągnęły kolumny wojsk niemieckich zajmujących twierdzę Brzeską. To tu, w pobliżu pomnika, poległ major Jaskulski. W zasadzce zrobionej przez Niemców zaraz pokój wojsko polskie wycofało się z twierdzy. To przed pomnikiem szli pilnowani przez żandarmów żołnierze polscy prowadzeni do obozów jenieckich. Może odpoczywali w cieniu monumentu, bo wrzesień tamtego roku był niezwykle gorący. To tędy w roku 1941 zmierzali triumfalnie w kierunku Cytadeli Brzeskiej Adolf Hitler i Benito Mussolini. Koła ich czarnego Mercedesa sunęły po kostce bazaltowej szosy warszawskiej tuż przed oczami pomnika budowniczych traktu brzeskiego. Szosa jak i pomnik znalazły się w granicach generalnego gubernatorstwa. Ani wojny, ani powstania nie zniszczyły liczącego blisko 200 lat pomnika. Jedna z ostatnich budowli starego Terespola, jeden z symboli naszego miasta, wymaga dziś solidnej naprawy. Serce miałem małe jak muszelka,
czułem, że mam ciebie i nie oddam nikomu mojej ukochanej matki. Cieszyłem się tobą i każdym dniem, rosnąć chciałem, żyć i kochać chciałem ciebie i tych, z kim chleb dzielić mi przyszło dnia każdego. Dziś ciebie znam, na imię masz ojczyzna, zbroczona krwią i blizną ojców i synów, walczących o wolność naszą. A dziś słowa, ostre jak nóż, rani. I końca nie widać bezsensownych ran. Nie daj Bóg, by wolność i miłość odebrać chcieli. Żyć pragnę i kochać chcę tak jak ty. Piękna jesteś, ma pani, od szczytów gór po błękit morza, od zielonych równin wschodu po kwitnący purpurą zachód. Obym ciebie nigdy nie opuścił i nigdy nie zabił. Moja biało-czerwona matko, czerwień i biel w tobie żyją wciąż, żyją w nas. Czerwień to miłość jak żar płomienia, biel to nadzieja, co żyje w nas. Niech trwa bez końca wolności czas. O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, bądź ma tacy. Otwieraj, nie bój się, bądź ma tacy. Otwieraj, nie bój się, do czwartacy. Otwieraj, nie bój się, do czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty, pełne błonie. Za nami piechoty, pełne błonie. Za nami.